Siemanko mordeczki. W dzisiejszym odcineczku mamy niedzielę. Jedziemy na miasto, żeby nie zgłupieć, poglądać, jak wygląda Kopenhaga w niedzielę. Siemaneczko, siemaneczko, jeszcze raz. Zaczęło padać lekko. No ale cóż, damy radę na pewno, idziemy dalej. Mieliśmy taką piękną pogodę, ale coś poszło nie tak. No i zaczęło padać. Było fajnie. Słoneczko, pełno ludzi innych racji, ale dajemy radę. Robimy filmiki. O, jakieś kotełeczko. Dobra, jesteśmy teraz na głównej. Chwila, bo samochód. Jesteśmy na głównej. Na głównej ulicy. W Kopenhadze. Tak. To jest to. Idziemy przed siebie. Dużo Polaczków dzisiaj jest. Ale piękne słońce. Dużo Polaczków dzisiaj jest. Wiesz? Po wypłacie. Dobra, przestało padać, można kaptura ściągnąć, troszkę, o, odświeżyć się, oddychać się, dobre to było, tak, więc chciałem wam opowiedzieć jeszcze szybko o Chrystianii, tam gdzie zmierzam, do tego małego holenderskiego, jakby to nazwać, miejsca może, o, małe miejsce holenderskie. Mała Holandia w Kopenhadze. Jest to dzielnica, na której od jakiegoś czasu można palić haszysz, marihuanę. Zmierzamy tam. Prawdopodobnie nic tam nie będę mógł nakręcić, ale opowiem wam już jak wyjdę, jak tam wyglądało. Ogólnie biorąc rzecz, jakbyś chciał siedzieć cały czas w domu, to by nie dało rady. No niestety nie dałoby to rady, zwariowałbyś w domu. Więc zaczęło. Tak o. I wtedy jest git majonez. Bo bez tego do dup. Zwariować można w domu. No, teraz już nawet można się odpiąć. Tutaj jest normalnie maniana. Raz świeci słońce, raz pada śnieg. A raz deszcz. Co tu innego? Lecimy dalej. Jak to się zawsze mówi. No i co? Zobaczymy. Słoneczko, słoneczko, słoneczko.
jeszcze jedna ważna wiadomość. Wczorajszy filmik, czyli 8 marca. To nie był 8 marca Dzień Kobiet, tylko to był Marsz Feministek, czy coś takiego. Ale tak dodatkowo. Jest 8 marca, Dzień Kobiet. To wygląda. Manifestacja, nie wiadomo co to było. Tak jak mówiłem, uciekli. Tutaj w Danii ludzie nawet ci pomachają, jak ich nagrywasz. W Polsce, jak zaczniesz nagrywać, to podadzą cię na policję, kurwa, jeszcze, chujwie co, wielkie problemy. Byłem jeszcze właśnie w sklepie Netto i się okazało, że ludzie tutaj w Danii zawsze, ale to zawsze, jak ty nie postawisz, kurwa, nie wiem czy tu mnie będzie coś słychać, że tu się kończą twoje zakupy tego gówna plastikowego, oni postawią to za ciebie, nie położą zakupów, nic kurwa. Jest takie, tak mnie to wkurwia, za przeproszeniem, taka jedna jedyna rzecz większa w Danii, która mnie wkurwia, to jest to właśnie. W sklepach trzeba zawsze pamiętać o stawianiu tego gównianego plastika. Że tu się kończą twoje zakupy, jakby nie było wiadomo, ale co kraj to obyczaj. Rowery, wszędzie rowery.
Ave Satan. Chcesz być bogaty, sławny, cisza tam. Znów pada, trzeba się przyodziać. Na szczęście już wracamy. No niestety. Niestety deszcz pada. Nie da się już nagrywać. Wow, zluby mnie przejechali. Rowerzyści. Dobra, no nie da się nic nagrywać. Tam nic nie mogłem nagrać, bo tam się nie... Tam są trzy zasady na tej dzielnicy. Nie można nagrywać, biegać i ćpać twardych narkotyków. Właśnie wyszłem z tej dzielni. Spoko. Jak w Holandii. Trawa wszędzie. Jadać można. No co? Lecimy do domu, to już nie ma co nagrywać więcej. Ponieważ pada. I sprzęt mi zmoknie. Lecę na chatę, jeszcze tam jakąś przygrywkę zrobię po drodze i... A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, be going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. Znów zaczęło padać, znów zaczęło słonko świecić, znów zaczęło wszystko robić. My zmierzamy do domu, bo już nie ma co nagrywać. Dużo wam nie pokażę jednak, myślałem, że będzie więcej, no ale niestety. Pozdro wariaty, do następnego! Znów go spotkałem, to znów go nagram. Od razu nasz pociąg jedzie. Od razu przyjechał, jedziemy. Czas wysiadać, odbić kartę i lecieć na chatę. Odbijemy teraz kartę, zobaczymy jak to wygląda. Ściągnie nam hajs i jedziemy dalej. Czekut. Hajsik. Wyjechaliśmy od 14. Jest godzina 16.20. Kończymy. Już jesteśmy w autobusie. Więc końcóweczka. Do domu. Kończymy powoli. Zaraz jeszcze podsumowanie i
No i mamy koniec naszego dzisiejszego wojaża. To już by było na tyle na dzisiaj. Tyle co mogę wam pokazałem, więcej nie mogę. Pozdro 600, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie komentarz w górę i wszystko co można. Zostawcie suba w górę, komentarz i wszystko co by. Wow!